Witam Państwa serdecznie. Ze względu na sytuację, jaką dzisiaj mamy, większość czasu spędzamy w domu, m.in. w pozycji siedzącej, więc warto porozmawiać o aktywnym siedzeniu. Na czym polega aktywne siedzenie? Gdy siedzimy na krześle, nawet jeśli jest to krzesło ergonomiczne, nasza sylwetka dostosowuje się do jego kształtu, wtedy mięśnie odpowiedzialne za postawę ciała nie pracują. Natomiast siedzieć aktywnie oznacza uruchomienie tych mięśni, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko przeciążenia kręgosłupa. Przedstawię dwa proste sposoby na aktywne siedzenie. Pierwszy to siadamy na brzegu krzesła i opuszczamy obojętnie którą nogę w dół. Dzięki temu aktywizujemy nasze mięśnie do pracy. Drugim sposobem to jest wykorzystanie poduszki sensomotorycznej, na której siadamy. I też dzięki temu zmuszamy nasze mięśnie do pracy. Co daje siedzenie na poduszce sensomotorycznej? Wymusza ciągłe korygowanie postawy, czyli pracę mięśni, wzmacnia mięśnie głębokie, odciąża odcinek lędźwiowy kręgosłupa. To są dwa proste sposoby, gdzie możemy w domu wykorzystać do siedzenia. Dziękuję bardzo.